Dzień dobry, dzień dobry. Witam w kuchni pełnej niespodzianek u Grubasa, czyli na kanale, gdzie pokazuję, objaśniam, jak ładnie można schudnąć, utrzymać wagę, jedząc w zasadzie prawie wszystko, tylko sensownie komponując posiłki. Dzisiaj taki shish kebab, ani to shish, ani to kebab, bo to ani to mięso baranie, ani jagnięce, po prostu zwykła polska łeptowina. No i przyprawy też takie troszeczkę dobrane pod smak, bardziej niż pod regułę, natomiast jakaś tam struktura będzie zachowana. A do tego wszystkiego jeszcze jedna mała, no może nie taka mała modyfikacja, która myślę, że jeżeli wyjdzie, to będzie fantastyczna. Także zapraszam. W tle zapewne słyszycie zmywarkę, niestety życie domowe musi się toczyć. Mam nadzieję, że nie będzie jakoś specjalnie przeszkadzać w nagraniu. Najwyżej następnym razem nie popełnię tego błędu. Dobra, pokazuję i objaśniam. Mamy mięso mielone, to jest mniej więcej około kilograma. I teraz tak, przyprawy takie jak już są, to jest do kebaba. Ja dodaję troszkę jeszcze curry, bardzo fajnie łamie to smak. Podobnie dodam troszkę kminu rzymskiego, też dosyć dobrze mi się komponuje w te takie klimaty arabskie. No oczywiście pieprz, żeby to podostrzyć, zobaczę jeszcze w zależności od tego, jak tutaj się będzie układało, może papryki trochę ostrej. Ząbek lub dwa czosnku, tak żeby tylko podkreślić, bo mięso mielone, szczególnie wieprzowe, bardzo lubi czosnek. Cebulkę zrobimy, pokroimy w drobną kosteczkę, przesmażymy ją wcześniej na patelni, żeby też taka była fajniutka. No i teraz modyfikacje, o których zapowiadałem. Mamy tutaj ziarenka, jedno to jest czarnuszka, tutaj mamy siemię lniane oraz sezam. I zamierzam po uformowaniu tego wszystkiego po prostu obtoczyć te nasze pseudo kebabiki w tych ziarenkach i dopiero to do piekarnika. Jak widzicie tutaj korzystam cały czas z tej samej firmy, spokojnie mogę ją polecić. Dosyć dobra jakość za sensowne cenę, więc przy okazji mała krypciocha. Dobra, to jedziemy z koksem. Zaczynamy od posiekania cebulki w kosteczkę. Także tutaj większej chyba filozofii nie ma, każdy sobie poradzi. Kostka nie musi być mega drobna, ale nie może być gruba. Mięso jest drobno zmielone, więc żeby się, że tak powiem, nie wydarzyła taka sytuacja, że cebula nam będzie się wybijała. Dobra, przyspieszyliśmy trochę, bo wiadomo, że każdy chyba potrafi pokroić cebulkę. Teraz rozgrzewam patelnię i będziemy ją obsmażali. Oczywiście, co się wydarzyło? No pewno, bateria musiała się skończyć. Dobra, teraz przechodzimy tutaj i wrzucamy cebulkę na puszczyk, żeby ją trochę zrumienić, złamać jej smak ostry, żeby nam tutaj nie wiodła podstawowego zapachu i smaku w tym mięsie, bo tutaj mają rządzić przyprawy inne niż czosnek i cebula. Także to pomalusiu na wolnym ogieńku, niech się złoci. Tak zwanym w międzyczasie przygotowujemy sobie dalej farsz, cebulka się robi. Dwa ząbki czosnku na to, ilość mięsa to jest wystarczająco. Z czego jeden taki jest big, że o, nawet nie chce wejść. Ale co, Michał nie da rady. Jest, dobra. Zaczynamy od przypraw do kebaba. Tradycyjne. Odrobinę curry, jak wspominałem. Moim zdaniem pasuje fajnie i łamie smaczek. Nie wyobrażam sobie bez kminu rzymskiego, ale też nie za dużo, żeby tylko gdzieś tam w drugim tle był, a nie wiódł prym. No i musi to być dość fajne, pikantne, więc na pewno pieprz. Odrobinka czerwonej papryczki, ale słodkiej. No i tutaj Hajs, baby! Ogień, czyli kajen, też musi być. No i mieszamy to wszystko. Farsz już tutaj mamy rozmieszany z przyprawami. Na razie nie soliłem, dlatego że ta mieszanka już gotowa do kebaba i grosa ma w sobie sól i trzeba wszystko sobie spróbować. Także ja troszkę dosoliłem. Teraz zaraz będzie cebulka i zaczyna to smakować. Zrumieniona, pachnąca cebulka.
też nada charakterku. No i to wszystko dalej mieszamy, wyrabiamy, żeby to było zbite, fajne. Wtedy nam się nie będzie tworzyły żadne przestrzenie powietrza i ładnie się będzie zapiekać taki ten rulonik. Dobra, mili Państwo, jak macie czas, zostawić to na pół godziny, wtedy smaki ładnie się przemieszają. Jeżeli nie, nic nie stoi na przeszkodzie, jechać na żywca od razu. Ja mam czas dzisiaj akurat, w związku z tym odstawiam, zajmuję się czym innym. Wykorzystując chwilę na głupoty, ktoś tam wrzucił takie hasełko, ale mam porządek w kuchni i w ogóle, że czy tak zawsze utrzymuję. Oczywiście musicie zdać sobie sprawę, że telewizja kłamie. Ta internetowa w postaci YouTube też. YouTube'a. No i Michaś też troszeczkę, że tak powiem, podkoloryzowuje rzeczywistość. Bo oczywiście nie jest tak pięknie, bo są dwie strony medalu. Pierwsza to jest tutaj, gdzie się odbywa, że tak powiem, studio nagrań. Tak? Jest w miarę jako taki porządek. No i jest też tutaj druga strona medalu, gdzie żeby zrobić sobie właśnie tam studio nagrań, muszę niektóre rzeczy poprzestawiać na stół. No i tu jest takie zaplecze, które gdzieś tam się toczy. Także to nie jest, słuchajcie, tak, że mam nie wiadomo jak duże studio i zawsze mam gosposię, która sprząta po prostu w trakcie pewnych rzeczy, które gdzieś się kręci. Robi się cięcie między jednym a drugim kadrem, robi się następne 5 rzeczy. Teraz akurat, jak widzieliście, robię sałatkę grecką, żeby do tych właśnie shish kebabów było. A za chwilę będzie następna sałatka, więc to już produkty wyciągnięte, więc także życie. To nie jest tak, że wszystko pięknie, ładnie. Oczywiście bajzel na kółkach przy nagrywaniu tego jest, także nie przejmujcie się, jak macie bałagan w kuchni, nie wy jesteście jedyni, także pozdrawiam. Ciach, jest! Słuchajcie, sałateczka powstała w tym czasie, jak mięso się, że tak powiem, dojrzewało i nabierało smaku. Odrobina, nie wiem co tutaj widać, oleju lnianego. Nie za dużo, aczkolwiek ma swoje dobre właściwości. Należy go dodawać w miarę możliwości do każdej potrawy spożywanej na zimno. Świeżo mielony pieprz, nie ma nic lepszego. Pieprz nie musi być ostry, pamiętajcie, że pieprz ma parę progów ostrości. I o tych niższych wartościach, tam 2-3 na przykład, ma bardzo fajny aromat i jest niemalże jako przyprawa. Wiadomo, jak ktoś sobie weźmie tam ostry, no to pali w gębę, ale pieprz także pachnie. Także nie wybierajcie wcale najmocniejszego pieprzu, tylko po prostu taki, który wam sprawia przyjemność. No i sól. Tutaj ja mam sól grubo-ziarnistą, normalnie kłodawską, nie wymyślam żadne morskie, cudawianki na kiju. Nasza kłodawska, kamienna. Czy jakakolwiek z wieliczki, nie ma to większego znaczenia. Myślę, że te wszystkie sole typu morska i tak dalej, to jest troszkę przerost formy nad treścią, ta sól himalajska, bo gdyby tak wziąć pod uwagę, rzeczywiście ona jest bogatsza w mikroskładniki. Natomiast ilość tych mikroskładników, którą my jesteśmy w stanie spożyć na raz w jednej porcji, jest tak mała, że nie ma większego znaczenia dla organizmu. Jeżeli ktoś ma niedobory, to ta ilość soli czy tych mikroelementów zawartych w soli himalajskiej, morskiej czy jakiejś, na pewno nie poprawi stanu zdrowia. Dobra, to mamy, to teraz jedziemy dalej z miechem. Szczęśliwie się złożyło, że musiałem zajrzeć do lodówki, bo zapomniałem o jednym bardzo ważnym składniku. Chodzi o pietruszkę. Zielona pietruszka naprawdę robi robotę i jak widzicie jest grubo posiekana. Tutaj jest pęczek, taki mały pęczek, co prawda, bo to teraz jeszcze na przedwiośniu dużych pęczków nie ma, ale są grube kawałki tej pietruchy. Ona ma być wyraźna, wyrazista i ma być wyczuwalna, tak? Także nie bać się pietruszki. Wiem, że są osoby, które nie lubią pietruszki, ale nie bać się, bo ona tutaj robi dobrą robotę. I teraz trzeba tylko zamieszać jeszcze raz i zaraz będziemy formować te nasze shish kebaby. Jojo! Słuchajcie, mięso, jak widzicie, jest bardzo lepkie. Się nawet od ręki nie chce odkleić, czyli znaczy, że jest dobrze wyrobione. Tylko takie mięso, które się nie chce odklejać właśnie od ręki, świadczy o tym, że są wszystkie składniki, wszystkie części frakcji, tłuste i chude, wymieszane. O, telefonik sobie dzwoni, więc przepraszam. Czas zaczynać. Tutaj mamy ziarno sezamu, miska z wodą, żeby można sobie łapki umoczyć. I tutaj nasz farsz, jak widzicie, dosyć grubo pietruchą, nie żałowałem. Robimy sobie małe kuleczki, nie za duże, takie porcyjne. Mniej więcej coś takiego, nie wiem co tu widać, muszę, o, tak. Następnie z tego robimy rulon. Próbujemy to trochę spłaszczyć.
i mamy coś takiego. Oczywiście za chwilę poprawimy na pergaminie. Obtaczamy. I teraz, żeby nam się to ładnie trzymało i żebyśmy mogli to jakoś obracać, dwie bekałaczki. Jedna by pewno mogła rozwalić, ale dwie obok siebie załatwią robotę. Jak się mięso odetnie, będzie idealnie. Cyk. I na papier. Nastąpiła szybka zmiana dekoracji. Teraz mamy tutaj siemię lniane i powtarzamy całość. I mamy tutaj oto taką sytuację, gdzie na blaszce już sobie leżą sezam, siemię i czarnuszka. Tak to mniej więcej wygląda. Musicie sobie zrobić, żeby spróbować, bo niestety przez kamerę Wam smaku nie podam. Pachnie pięknie. Nasiona na pewno nadadzą charakterystycznego smaku, każde inne. Więc myślę, że może być coś fajnego. Temperatura mniej więcej 170 stopni. Na piekarnika leci krótko. Ze spokojem. Damy trochę niżej, później najwyżej podwyższymy. I będzie Pan zadowolona. Jeszcze niżej, bo muszę dołożyć jeszcze drugą potrawę. Zrobić dwa w jednym. Także tu musi wylądować niżej, najwyżej będę obracał sukcesywnie. Dobra, 40 minut minęło. 170, tak 180 maksymalnie stopni. I wychodzi. Coś tu widać, nie? Muszę zamknąć piekarnik, bo sobie poparzę moje klejnoty. Włączymy światełko, będzie lepszy efekt. Mimo, że dzień jest. Słyszycie, jak to skwierczy. Także pachnie wyśmienicie. Nic tylko brać, wybierać i przebierać. Jak wspominałem, w czasie popełniłem taką pseudo-sałatkę. Ona się zmurzyła trochę. I w tym momencie sobie nakładamy. Ta-dam! Porcja jak dla Michasia. Tam nie będę sobie żałował, co mi tam. Dobra. I po jednym takim smarkaczu. Klik. Klik. Może być? Myślę, że... Ale pachnie! Bez sensu. Dobra, długo nie będę gadał, bo właśnie wcinam szysz kebaba. Jest wyrazisty, ostry, tak jak być powinien. Jak widzieliście, bardzo prosta, fajna rzecz. Jeżeli się podobało, pamiętajcie o łapkach w górę. To zawsze pozycjonuje trochę lepiej ten kanał i może docierać do większej liczby osób. Jak widzieliście, danie dietetyczne, można wykonać to z mięsa wieprzowego, z mięsa drobiowego. Przyprawy takie, jak to lubi, nasionka też mogą być, jak to lubi. Można dać tam słonecznik, pestki dyni, nasiona chia, cokolwiek byście tam sobie wymyślili, to możecie dać. To jest tylko Wasz wybór. Do zobaczenia, smacznego!